Witam bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Malinowski. Pod ostatnim odcinkiem z wielką paczką LOL Surprise prosto z USA. Zostawiliście bardzo dużo łapek w górę i dzięki temu otwieramy dzisiaj kolejną paczkę z USA. A jeśli pod tym filmem będzie tak samo dużo albo jeszcze więcej łapek, zamawiam trzecią paczkę LOL Surprise z USA. Dokładnie tak, jeśli lubicie takie różne rzeczy, zostawcie subskrypcję na tym kanale koniecznie z dzwoneczkiem, bo już święta idą niedługo. I no i co, no napiszcie jakiś komentarz, która rzecz wam się najbardziej podoba. A oprócz mnie komentować będzie nikt inny jak Homixir! Jej! Nie przemyślałem tego. Nic mu się nie stało, wylądował na miękkich trocinach. O Paweł, chyba coś mi się stało. Wyłączy już kamerę, wyłączy już kamerę. Zaczynajmy! Okej, moi drodzy, otwórzmy drugie pudełko. Spójrzcie w ogóle, jaka ta podróż była dla tego pudełka. Mało łaskawa, całe poobijane. W ogóle ciekawe, czy tutaj w środku te gadżety też będą poobijane. O matko, pierwszy jaki ogro... O, ja nie mogę. Co ogromne, Paweł? Co ogromne? No to patrz! To mnie troszkę bolało! Teraz ja ci walnę, Paweł! Chomik, przestań! Chomik, przestań! Jesteśmy kwita! A oprócz tego, kolejna jakaś rzecz, równie ciężka. Następnie, o, to jest leciutkie, to chyba w ogóle nie otwieramy tego. Tutaj domyślam się, co będzie. Tutaj chyba śliniak. O ja, to jest w dotyku jak zupka chińska. I jeszcze, o, tu będzie koszulka, bankowo. O, i moja ulubiona saszetka. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakieś kulki i pisze, że nie wolno tego zjeść. Klasycznie zaczniemy od najmniejszego przedmiotu, a ja przypominam, że tych Mystery Boxów LOL Surprise niestety nie można na razie dostać w Polsce, ale może jak będzie dużo komentarzy, żeby je wprowadzili do Polski, to wyślę to do firmy LOL Surprise i może wprowadzą. A tutaj mamy kolejną piękną przypinkę, którą można na przykład sobie przypiąć do czoła, Paweł! Do czoła można! Nie, chomik, na ostatnim odcinku mówiłem ci, że nie wolno przyczepiać takich rzeczy do czoła, to jest ostre, chomik! Aha, no to można do plecaka! No, chomik, na ile oceniasz, powiedz mi, o tą piękną przypinkę? Ja ją oceniam na 3 na 10! Chomik, czemu tylko na 3 na 10? Nie mam na to odpowiedzi, Paweł. Idę jeść truciny, siema. Papa, chomik, papa. A ja to oceniam na 8 na 10. Tamta podobała mi się bardziej. Dajcie znać, jak wam się podoba ta przypinka. Teraz zabiorę się za tę saszetkę. Myślę, że tu będzie albo talerzyk, albo, moi drodzy, maska lalki LOL Surprise. To by było super. Na Halloween przemrałbym się za groźną lalkę LOL Surprise. No nie, to nie jest groźna lalka LOL Surprise, maska. To jest piękna czapka, ale... A, bo ten boks jest, słuchajcie, letnim boksem i to była taka czapaja na plażę. No bardzo mi się podoba. Różowy, taki bardzo różowy mój taki kolor męski. Na pewno założę to na następny rok na plaży i będę chodził po plaży i mówił: kukurydza, gorąca kukurydza! Paweł, Paweł, ubierz mi tę czapkę. Już się robi, chomik. Chyba jesteś za mały na tę czapkę. Popatrzcie, jak ten chomik. Ale czekajcie, tutaj można zwęzić. Troszkę zwęziłem i teraz czapka pasuje jak ulał. Chomik, wyglądasz jak pastereczka, która pasie owieczki. Napiszcie, jak oceniacie chomika od 1 do 10. Ja się czuję, jakby było 10 na 10. Dobra, zobaczymy, co powiedzą widzowie, a teraz przesuń się, czas na kolejną paczkę. Paweł, znalazłem kolejną saszetkę. Chomik, to nie jest saszetka LOL Surprise, to jest ketchup z McDonalda. Oho, okej, to ja idę sobie go wycisnę do buzi, zjem ten ketchup, żeby się nie zmarnował, a ty idź otwierać kolejny, potem przyjdę ocenić. Dobra, chomik, do zobaczenia. Słuchajcie tego. To brzmi, jakby tutaj były jakieś klocki albo puzzle. I tutaj są jakieś chińskie znaczki. Kto umie chiński albo japoński? Proszę mi powiedzieć, co tu jest napisane. Może ktoś z was wie, byłbym mega, mega zadowolony i jednocześnie zdziwiony, że ktoś znał odpowiedź. Tylko błagam, nie kłamcie, nie kłamcie, bo sprawdzę to w translatorze Google'a. Jak ktoś mnie oszukuje, to nie przypnę wtedy serduszka. Ale jak ktoś nie oszukuje, to przypnę serducho. I są! Tak jak myślałem, są puzzle i pocztówka. Pocztówka z wakacji. Patrzcie, wakacyjne wibracje. I tutaj jest ta
czapka. A to jest ta chyba dziewczynka z przypinki. A tej nie znam. Ona wygląda jak Martyna Zabawa przefarbowana na blond. To nie jest Martyna Zabawa, Paweł. To jestem ja, Chomiksir, jako laleczka LOL Surprise. Ale ty, chomik, jesteś laleczką LOL Surprise. Paweł, nie nazywaj mnie tak. Ja jestem Chomiksir, a nie jakaś laleczka LOL Surprise. A, przepraszam. Przepraszam, że zraniłem twoje uczucia. No, nie rań moich uczuć. No nie, ja nie umiem składać puzli, no ale okej. Czego się dla was nie robi, zrobię dla was wszystko, więc złożę te puzzle, a wy zostawcie mi łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Zaraz się widzimy, jak złożę te puzzle. Bang! Słuchajcie, chyba nie uda mi się tego złożyć całego, bo brakuje kilku kluczowych elementów. Patrzcie, no niestety. Chomik! Miałeś to cały czas na głowie! Oddawaj ten element brakujący, gdzie on? Tutaj musi być, o, ale nie, no dalej brakuje, ale lipa. Chomik, przyznaj się, że nic nie masz. Ja nic nie mam, Paweł. A co tutaj jest? O, nic takiego. A, wiedziałem, że kryje pod swoim futrzastym, puszystym tyłkiem jakieś elementy. Powiedzcie, że to był dobry prank. O, chomik, jak ci się podoba? Mi 10 na 10. Dla mnie byłoby 10 na 10, gdybym tu był ja oraz tu był ja. Wtedy byłby sztos na maksa sztos. A tak to oceniam 9 na 10. I tak wysoka nota jak na ciebie, i tak wysoka nota. Najchętniej otworzyłbym tego wielgaśnego giganta, ale znacie zasady. Paweł zawsze otwiera od najmniejszej do największej. No, jakbym złamał te zasady, to chyba już nigdy nie wypuściliby żadnej serii LOL Surprise'ów. Wow, co to ma być? Co to, serwetka, śliniaczek czy obrus? Ej, chyba mam obrus. A, to jest taka letnia chusta. Wiecie, o co chodzi, nie? Można tym zasłonić na twarz. Albo, moi drodzy, można z tego zrobić kryjówkę dla chomika. Patrzcie, raz, dwa. O, Paweł, co się dzieje? Co się dzieje, Paweł? Widzicie, chomik zniknął. Tutaj jestem, nigdzie nie zniknąłem. A tak na serio, zrobię z tego bandanę i wrzucę zdjęcie na Instagram, więc wbijcie koniecznie Paul Mnowski, moja nazwa, i zostawcie właśnie lajka pod tym zdjęciem i napiszcie, że jesteście z odcinka o wielkiej paczce z USA. A chomik zazdrościł i też chciał, żebym zrobił mu bandanę i zobaczcie, wygląda jak jakiś, nie wiem, jak jakaś chusta z chomiczymi oczami. Nie, Paweł, wcale tak nie wyglądam, wyglądam naprawdę super. Tak, chomik, wyglądasz naprawdę super. Teraz, moi drodzy, pora na tą rzecz, która w dotyku przypomina mi albo jakiś album, albo miskę. O nie! I tutaj są też te chińskie symbole. Ktoś może zna, to proszę mi również napisać. I ja otwieram teraz tę wielką, wielką niespodziankę. A każdy z was pisze teraz w komentarzu, która z dotychczasowo otwartych przeze mnie niespodzianek podoba wam się najbardziej. A może to będzie... O, ta! O, ja nie mogę, to będzie mój nowy portfel. Patrzcie, jakie holo efekty. OMG. I z tyłu również, aż mnie oślepia ten błysk. Czekajcie, czy w środku będzie jakieś 500 zł może? Ale to byłby czad, ale byłby czad, było 500 zł. Nie ma 500 zł, ale jest... A nie, to jest torebka, a to jest portfel. To będzie mój nowy portfel. Ja myślę, że on jest bardzo, bardzo męski i pasuje do mnie. Dajcie znać, czy też tak uważacie, czy raczej jest damski, czy raczej powinien go podarować w rzut Martynie. I tutaj zobaczymy jeszcze, coś jest. A, to jest pasek do tej torebki. O, nie mogę, ale wiecie co, ja chyba to po prostu postawię na szafkę i miał taką piękną, holograficzną ozdobę. A wy dobrze wiecie, jak lubię takie holograficzne rzeczy. Ja przyczepiam do tego uchwyt i zaraz również zrobię sobie zdjęcie na Insta. Tylko się nie śmiejcie, no błagam. Bardzo mi się podoba ta torebka. Chyba mogę taką nosić, prawda? Chomik, zapraszam cię, powiedz, co uważasz o tej pięknej torebce i portfelu. No, Paweł, powiem szczerze, ta torebka jest przepiękna. Sam bym chciał mieć taką głowę holograficzną jak ta torebka. Patrzcie, pięknie bym wyglądał jako holograficzna torebka. Nie uważacie? Ale wiecie co? Portfel jest straszny chłam. Portfel to chłam, bo nie ma w nim pieniążków. Myślałem, że to będzie 1 000 000 złotych, a on jest wypełniony chińskim powietrzem. Czuję się nim na wakacjach, chomik, na wakacjach. A mi się podoba. Nawet pusty portfel jest fajny. Teraz to, Paweł! Nie, największe na koniec!
odlatuje na dywanie, odlatuje. Tak, chomik odlatuje na dywanie. A my teraz odpakujemy, wydaje mi się, że koszulka na 14 na 16. Ile to jest 14 podzielić na 16? Nie wiem, ale wiem, że ta koszulka na pewno będzie na mnie za mała. Gwarantuję to. Oj, kolejna torebka, ale nie otworzę jej, bo przez tamto mam pełno kulek silikonowych na podłodze i... Ej, ta mi się podoba dużo, dużo bardziej. Co tu jest taka zaplątana? Co to jest, ogon? A nie, to specjalnie tak jest. No nieźle, nieźle. A, to jest tył koszulki, moi drodzy, to jest tył. A tutaj mamy przód z tym takim śmiesznym przyszyciem. A, to jest tak jakbyście sobie sami tak wywinęli koszulkę, tak niektórzy noszą. I tutaj taki piękny emblemat, lol surprise na ramieniu. Napisz w komentarzu, czy bardziej podobała ci się koszulka z pierwszego boksa, czy z tego. Mi z tego boksa, bezapelacyjnie. A chomikowi? Mi podoba się wszystko, co jest materiałowe, bo mogę sobie o tak zrobić z tego kocyk. To jest kocyk dla chomika na jesienne i na zimowe wieczory. Patrzcie, fajnie. Wyglądam jak babuszka. O, marchewki 5 złotych, marchewki 3 złote. No to 5 czy 3? Raz tak. A raz siak. I teraz chomik, dawaj teraz na latającym dywanie. Juhu, na latającym dywanie. Chomik lata sobie w lewo i w prawo. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie. Oj, oj, i subskrypcje, bo spadnę. Oj, 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 oj. Mam pewne podejrzenia, co tutaj będzie. Jeśli ktoś z was również się domyśla, to proszę napisać w wielkiej paczce będzie i to, co uważacie, że będzie. Ja właśnie uważam, że o nie, już wiem, co to jest. Ja myślałem, że to będzie pościel, a to jest piękny, piękny plażowy kocyk albo ręcznik. O, ja nie mogę. To naprawdę był latający dywan. Chomik, skąd ty wiedziałeś? Ja wiem wszystko, Paweł. Wiem wszystko i jeszcze ciut, ciut. Nieźle, wszechwiedzący chomiku. Mega sztos. Może powiesz nam, co będzie w kolejnych paczkach. O, ja jestem gotowy na kolejne lato. Czekajcie, muszę to zawiesić u góry i pokazać całe. Patrzcie na to. Piękny, okrągły, plażowy kocyk. On wygląda trochę jak grzdyl. Ej, to jest grzdyl? Co? Grzdyl? To znaczy, co? Grzdyl? Tak, chomik, to chyba jest wielki koc twoich koszmarów. Z piękną księżniczką. Ej, ona wygląda trochę jak Martyna. Hej, tu Martyna, tururu, tururu, zabawa, tururu. Hej! Martyna, czemu jesteś ziomalką z grzdylem? No nie wiem, widziałeś jego fryz, jest mega czarowy. To prawda, mam piękny fryz. Chomik, ja też zostaję kumplem grzdyla. O nie, to ręcznik moich koszmarów. Ej, Martyna, co ty robisz? Zostaw ten ręcznik. Nie, nie, oddawaj go, oddawaj go. O nie, o nie. A tutaj macie następny film. A tu jeszcze inny film. Poprzedni chyba tu jest, poprzedni. Nie? Poprzedni. A tutaj? Następny. Aha, a tutaj na chomika brzuszku będzie to subskrypcja.